Jak pan widzi i słyszy, trudno jest opanować ten entuzjazm i tą radość z pańskiego powrotu po tej 3-tygodniowej przerwie. Także wszyscy jesteśmy tutaj szczęśliwi, że pan do nas dołączył, że wreszcie mamy swojego kapitana na naszym statku. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że taki obrót przybrała ta sprawa. Witamy pana serdecznie z powrotem. I cóż więcej, kapitanie, załoga gotowa w całości do dalszych przedsięwzięć, do dalszych planów i do dalszego prowadzenia szkoły, najlepszej szkoły z najlepszym dyrektorem w mieście. Dziękuję. Szkoły. Chcielibyśmy bardzo powitać pana z powrotem w murach naszej szkoły i życzyć panu i nam wszystkim spokojnego roku szkolnego oraz wytrwałości i dalszych sukcesów naszej szkoły. Dziękuję bardzo. Przekonany jest tylko bardzo, że przyszedł pan do pracy, a gabinet pana dalej jest zablokowany. Nie jest to fajne, ale jesteśmy z panem sercem i mamy nadzieję, że wróci wszystko do normy. Czuwamy nad panem i zapraszamy do mikrofonu. Ciężko mi opanować wzruszenie, więc tym bardziej ciężko mi coś powiedzieć. Jestem mile zaskoczony tak entuzjastycznym przyjęciem. Jest mi naprawdę bardzo miło z tego powodu. Był to okres, który w jakiś sposób zaskoczył nas, prawda, wszystkich. Mnie, zarówno jak i was. Ale myślę, że zdaliśmy ten egzamin jako wspólnota, jako społeczność szkolna. Za to serdecznie dziękuję wszystkim, którzy trzymali kciuki nam za mnie. Którzy nie tylko trzymali, ale wiem, że było wiele działań prowadzonych. Szczególnie przez rodziców tutaj. Pani przewodnicząca wiele wysiłku włożyła, prawda? Również dodawali otuchy uczniowi. Doświadczyłem tego bardzo często, kiedy spotykaliśmy się na ulicy, kiedy było widać i czuć to, że jesteśmy razem. To naprawdę wielka sprawa. Nauczyciele również byli tutaj jak nigdy jednością. To jest naprawdę budujące. To jest naprawdę piękne. Żyć w tak wspaniałej wspólnocie. Całej społeczności szkoły. Serdeczne dzięki dla wszystkich. Myślę, że sprawy potoczą się dalej w dobrym kierunku, że będziemy mogli dalej razem pracować, uczyć się, że będziecie podchodzić do egzaminów już w najbliższym czasie, że naprawdę ta wspólnota będzie się umacniać, że wszyscy będziemy korzystać z tego, bo naprawdę jest to wielka sprawa być tak zorganizowaną, wspaniałą wspólnotą szkolną.
Także serdeczne, serdeczne dzięki dla wszystkich.